Siemacie ludzie, mam dla was poradnik, jak zdobyć nielimitowane ilości wolframu i tytanu i też sposób na farmę żelaza, jak szybko i sprawnie ją sfarmić, ale to później, zaczynamy od wolframu. Konkretnie potrzebujecie mieć ukończone bogactwa w jednej z miejscówek, konkretnie polecam Glover Chestershire, więc musicie mieć ten po prawej stronie znacznik, że znaleźliście wszystkie bogactwa w tym rejonie. I polecam znaleźć sobie miejsce, gdzie mamy jakiś patrol, który ma przy sobie skarb. Ja akurat znalazłem ich tutaj właśnie przy samym mieście. Pamiętaj, że jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, walnij w dzwona, co pomoże mi się rozwijać, a tymczasem lecimy dalej. Interesuje nas właśnie ten patrol konkretnie. On ma gość ma przy sobie wolfram i tytan. I możemy tak naprawdę robić to w kółko non-stop, aż nam się po prostu znudzi. Ja dla przykładu, żeby wam tutaj to zademonstrować, robiłem tutaj farmę przez jakieś no 10, może 15 minut. Jeszcze w przerwach oczywiście na jakieś tam nagrywki i tak dalej. Natomiast zaraz zobaczycie, jak to wygląda dokładnie. Zabijamy wszystkich trzech, całą trójkę. Zgarniamy z nich całego lota, czyli konkretnie właśnie tę sztabkę wolframu i tytanu. O, dokładnie. Czasami jest więcej tytanu, ale to tam mniejsza z tym. Zapisujecie grę, polecam zapisać na dwóch osobnych save'ach, z tego względu, że jakby wam się jeden po prostu save zepsuł, no to macie drugi zapasowy i wczytujecie grę z jednego z tych dwóch save'ów. Cała filozofia, bo od razu wam się pojawia ta sama ekipa w tym samym miejscu. Kwestia timingu i tego, gdzie zapiszecie grę. Może być tak, że są oni kawałek dalej i muszą dojść do tego miejsca z powrotem, co im zajmie powiedzmy tam te 15-20 sekund. Dlatego ja też metodą prób i błędów znalazłem sobie takie miejsce, gdzie po prostu oni są najszybciej się pojawiają, więc ja też nie tracę czasu na to, żeby czekać, aż oni przyjdą albo ich tam gdzieś gonić. Po prostu wbijam się i zabijam ich tak szybko, jak się da. Tutaj zobaczcie, że też zrobiłem trochę inaczej, bo zabiłem najpierw tego cieniasa, że tak powiem, i teraz muszę się bić z tym wielkoludem. No i to jest błąd, powiem szczerze, bo straciłem tutaj cenne minuty na właśnie to farmienie. Polecam najpierw gościa wyeliminować, tego dużego, używając tego perka do zaawansowanej likwidacji. Pozbywamy się najpierw jego, potem zabijamy dwóch pozostałych, zgarniamy co nas interesuje, szybko zapisujemy, wczytujemy. Tym sposobem jesteśmy w stanie naprawdę bardzo szybko sfarmić bardzo dużą ilość tego wolframu i tytanu, więc jest to po prostu no, fenomenalna sprawa. Zaraz zobaczycie dokładnie, jak szybko w tym trzecim podejściu, bo mam jeszcze jedno podejście tego wolframu, jak to wyglądało. I to wydaje mi się było, no, może nie perfekcyjne, ale jedno naprawdę z lepszych time'owo podejść. I zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Dlatego też polecam, tak jak mówię, przemyśleć to na spokojnie, sobie ustawić takie, powiedzmy, aż 10 czy 15 minut poświęcić na to, żeby to sfarmić i zobaczycie, jakie to daje efekty, zresztą za chwilę. No i patrzcie, ładujemy sobie grę, wczytujemy ją, zgarniamy najpierw pierwszego tego wielkoluda, żeby mieć gościa z głowy. Od razu drugim perkiem, czyli tą kolejną likwidacją, zgarniam kolejnego typa. No i zużywam jeszcze przy okazji jedną adrenalinę, żeby gościa ubić jeszcze szybciej. Temat z głowy, rozwalenie w kilka sekund, zbieram co mnie interesuje, zapisuję grę, czytuję ją z powrotem. Widzicie, parę sekund, mamy co nas interesuje i tak robimy w kółko. Przez 10 minut uzbierałem 14 sztabek wolframu, także jest to mega szybko, mega szybka sprawa, tylko w tym jednym miejscu. Także przechodzimy teraz do farmy żelaza. To jest to, co wam proponuję robić, po prostu udać się na farmę żelaza. Tak po prostu, z tego względu, że na przykład ja tego żelaza wcześniej no nie zbierałem jakoś tak, powiedzmy, intensywnie i teraz na tym etapie gry mam naprawdę ogromne braki żelaza. Skóry mam pod dostatkiem aż po sam sufit, ale żelaza mi ciągle brakuje na ulepszanie broni i tak dalej, więc no po prostu jest to taki no trochę... No trochę boli ten brak żelaza, więc wymyśliłem sobie taki sposób. Pierwsze to jest to, że zgarniacie całe żelazo z jaskini obok naszej wioski. Przechodzicie później szybką podróżą do wieży, tutaj właśnie do tej wieży, wzgórza Ciltern. Tutaj schodzimy sobie na dół, jest tego tutaj bardzo dużo po prostu, dlatego wybrałem to miejsce, żeby jak najkrócej, żeby nie łazić za dużo po prostu. Więc pierwszy schodzicie tutaj sobie pierwsze na dół, teraz skaczecie sobie jeszcze niżej, mamy kolejne trzy żelaza do zgarnięcia. I teraz tak, musimy trochę podzielić się na dwie strony, tak jakby, czyli najpierw wybieramy się w jedną stronę. Tutaj będziemy mieli też do zgarnięcia parę sztuk. Ja z reguły przechodzę dokładnie w ten sam sposób, ponieważ no, specjalnie innej drogi nie ma, więc zgarniamy to jedno. Tutaj mamy dwa kolejne jeszcze do zgarnięcia, co też bierzemy i wracamy tak naprawdę na drugą stronę.
Tutaj bardziej chodzi o to tak naprawdę, żebyście w jak najszybszym czasie po prostu opanowali tą drogę, tą całą trasę, żeby właśnie nie marnować czasu na zbędne łażenie w kółko. Przechodzimy na drugą stronę i tutaj mamy kolejne trzy sztuki, piętro niżej, że tak powiem. Rozwalamy sobie to, zgarniamy co nas interesuje i spadamy jeszcze niżej. I teraz myk jest taki, że te właśnie złoża żelaza, one się odradzają, czy tak powiem, respią się co około 15 w porywach do 20 minut. Wszystko zależy od tego właśnie, czy mam jakąś animację, cokolwiek. Zauważyłem, że po prostu czasowo, trzeba dać im chwilę czasu, te 15, maksymalnie 20 minut i one nam się respią. Natomiast gorzej jest, jeżeli chodzi o żelazo w sklepie, ponieważ też polecam żelazo w sklepie kupować. Tam za 200 sztuk żelaza płacimy tylko 200 srebra, co jest, no to jest żaden pieniądz tak naprawdę. A warto to robić po każdym queście z głównej linii fabularnej. Sklep się odnawia po każdym dużym queście, że tak powiem. Natomiast zauważyłem też, że odradza się, resetuje się sklep, co tutaj losowo to wygląda, co jeden lub trzy questy poboczne. Zdarzyło mi się, że zrobiłem jeden quest poboczny, wróciłem do sklepu i nagle było tego żelaza z powrotem pełno. Zdarzyło mi się, że po dwóch lub trzech questach dopiero ten sklep się odnowił. Testowałem też samo stanie i czekanie, po prostu, że stałem aż dosłownie prawie przez godzinę czekając, aż sklep mi się odnowi i się nie odnowił. Wczytywanie gry i tak dalej też nie pomagało, więc na dobrą sprawę działały na dzień dzisiejszy tylko i wyłącznie robienie questów. Więc to działa. Tak jak widzicie, tutaj mamy od razu rudę żelaza. Więc to co polecam robić, obrać sobie taki kurs, że czyścicie najpierw kopalnię, która jest tutaj właśnie w naszej wiosce, tam koło, dokładnie tutaj za domem walki. Zgarniacie sobie, co jest tutaj w środku. Później teleportujecie się na tą wieżę, którą tutaj wybrałem. Tam również macie tego sporo, więc zgarniacie wszystko, co się da. I później macie około jakieś takie, no, niecałe te 15 minut na to, żeby zrobić sobie jednego lub dwa questy poboczne. One są bardzo krótkie, bardzo szybko się je robi. Więc też ja taką taktykę obrałem, jak widzieliście, tam coś płonęło wcześniej, jakiś spichlerz i tak dalej. I tu widzicie, wracając na tą wieżę, mamy znowu już wszystko zrespione, więc możemy śmiało ścinać dalej. Więc tak jak mówię, plan jest taki, że wyciągacie wszystko z tamtej kopalni, przechodzicie później tutaj, zgarniacie wszystko stąd sobie gdzieś wybieracie jakiś quest w świecie, robicie sobie jeden czy dwa questy, wracacie do wioski, kupujecie w wiosce ze sklepu całe żelazo, jakie jest, i znowu rundkę od początku, czyli lecicie do jaskini, potem znowu tutaj, znowu na dwa questy, znowu do sklepu i tak po prostu w kółko. Zdarzyło mi się dwa razy, że po dwóch questach nie było żelaza w sklepie, musiałem zrobić jeszcze jeden quest, ale to się zdarza, no rzadko się to zdarza, mi się to na cztery podejścia zdarzyło raz. Więc wszystko, podejrzewam, zależy tak naprawdę od losu generalnie. Więc tak to jest. Najszybciej tak się farmi, moim zdaniem. Nie znalazłem nic szybszego, a braki żelaza na obecną chwilę to jest, że tak powiem, bardzo trudna rzecz. Więc jeżeli wam się to przyda, pamiętajcie, wbijcie suba, zostawcie lajka. To mi się pomaga rozwijać, także jeżeli macie jakieś swoje specjalne sposoby, które też macie, też używacie, chętnie je usłyszę, je poznam. Także dzielcie się śmiało w komentarzach. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.